Nazywam się Jacek Wojtysiak, jestem pracownikiem Wydziału Filozofii KUL i chciałem z Państwem porozmawiać o pewnych fragmentach i aspektach cyklu powieściowego Cliffa Lewisa, opowieści z Narni. Proszę Państwa, najważniejsze kwestie. Lewis, trzy sprawy o nim tu trzeba powiedzieć. Po pierwsze, jest to humanista o bardzo dobrym wykształceniu filologicznym i filozoficznym. W tym ogromną rolę odgrywa filozofia. Studiował filozofię, znał wielu ówczesnych filozofów angielskich i jako humanista był profesorem historii literatury średniowiecznej, czyli miał tutaj w zakresie humanistyki ogromną wiedzę. Po drugie, był pisarzem, wziętym pisarzem, poczytnym pisarzem, który miał kontakty z takimi sławami jak Tolkien i można go zaliczyć do szeroko rozumianej fantastyki czy fantazy, przy czym w przeciwieństwie może do współczesnej fantastyki i także w opozycji częściowo do Tolkiena, nazwałbym to fantastyką alegoryczną i zaraz o tym powiemy. I trzecia sprawa, trzeci aspekt jego twórczości, był to apologeta i eseista chrześcijański. To znaczy od momentu swojego nawrócenia w 1931 roku, już w dzieciństwie był głęboko, tak dziecięco wierzący, ale po śmierci matki i różnych okolicznościach życiowych stracił wiarę. Wrócił do wiary właśnie w 1931 roku i odtąd jest zaangażowanym apologetą i eseistą chrześcijańskim. Powiem, że jednym z lepszych, to znaczy mającym przygotowanie filozoficzne do tego, świetnie wyrażone, to jest zręcznie napisane, świetne eseje, no miał talent literacki, świetne przykłady w kontekście literatury, w kontekście humanistyki. No i po czwarte, za tym stało jego życie, bardzo dramatyczne życie, więc to jego apologetyka była bardzo autentyczna, nie była tylko, no byśmy powiedzieli, no bo tak mu wypadało. On to autentycznie przeżył i to jego książki poruszały naprawdę trudne problemy, także trudne problemy dla chrześcijaństwa, na przykład cierpienie. On sam przeżył wiele cierpienia w życiu i umiał o tym cierpieniu pisać i pokazywać, jak religia ten problem wyjaśnia. Więc te trzy aspekty są dla nas tutaj szczególnie ważne. Najważniejszy jest oczywiście ten pierwszy, no, podczas tego dzisiejszego Dnia Filozofii. Skupimy się na jednej powieści, chyba najsłynniejszej, czy raczej cyklu powieściowym. Siedem, proszę Państwa, siedem części. Powstał w latach 50. Pierwsza i na pewno trzecia jest sfilmowana. Podobno myśli się o pozostałych częściach. No i książki, które odegrały ogromną rolę przede wszystkim w literaturze dziecięcej, ale jak to jest z literaturą dziecięcą? Ona ma jakieś drugie dno, ma coś tam większego i głębszego, więc to nie jest zwykła literatura dziecięca. To Państwo mają wypisane dla przypomnienia wszystkie siedem części, wszystkie siedem odrębnych książek. Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich przejawia się taki często wątek przejścia z jednego świata do drugiego świata. To o tym świadczy już tytuł pierwszej książki, gdzie stara szafa jest w domu profesora, jest miejscem dla dzieci, w którym przechodzą z naszego świata ziemskiego, z Anglii w latach 40. XX wieku, przechodzą do tajemniczego, cudownego, fantastycznego świata, czyli do Narni. Stąd tytuł naszego spotkania, Narnia, czyli ta fantastyczna kraina i filozofia. Co filozofia z Narnią ma wspólnego? Powiedzmy, oczywiście na marginesie, książka popularna, ponad 120 milionów egzemplarzy się sprzedało, podobno milion rocznie się sprzedaje, przetłumaczona na różne języki. Na cztery cechy chciałem zwrócić uwagę. Znaczy, po pierwsze, jest to cykl opowieści dla dzieci. To znaczy, można czytać dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym. W pierwszej klasie, jak byłem niedawno w szkole, w bibliotece, odprowadzałem mojego syna, no to w bibliotece pani zapytała, było szkolenie biblioteczne dla dzieci. Dzieci po raz pierwszy przyszły do biblioteki
No i prosiła, żeby sobie pytania zadawały o tę bibliotekę. I pierwszy chłopczyk się taki zgłosił i zapytał, czy są opowieści z Narni. No i pani powiedziała, że są. A mówi, no to dobrze, bo ja już wszystkie przeczytałem. No ale pani powiedziała, ale posłuchaj, w tej bibliotece są jeszcze inne książki, warto, żebyś je także przeczytał. Więc no, łączy je wspólni bohaterowie, świat zwierzęcy, świat mityczny, co no, znakomicie do umysłowości dziecka trafia. Po drugie, tam jest świetna gra wątków mitologicznych i baśniowych z różnych tradycji. Lewis był do tego przygotowany, znał znakomicie historię literatury. I tam jest gra mitologii greckiej, rzymskiej, również nawiązania do różnych mitologii wschodnich, perskiej, islamskiej także, zwłaszcza to jest koń jego chłopiec, tam do wschodnich mitologii czy opowieści nawiązania. Znakomicie umie te wątki syntetyzować i twórczo przetwarzać. No po trzecie, ciekawy jest pomysł, podwójna narracja, bo akcja się dzieje realistycznie w Anglii w latach 40., ale z niej jest przejście do tego fantastycznego świata Narni i jej okolic. No, był to jeden z pierwszych twórców tego typu prozy. Oczywiście nie ma to takiego oddechu epickiego jak Tolkien, ale tu można powiedzieć, jest wpływ takiego intelektualizmu, że on grał pewnymi motywami i szukał ich odpowiedniej, głębszego znaczenia. No i co jest czwartą ważną cechą, to jest alegoryka chrześcijańska. Znaczy te opowieści można czytać jako po prostu takie sobie opowiastki, ale jednocześnie można czytać jako symbole, które przekazują nam podstawowe prawdy chrześcijaństwa. I to był taki świetny pomysł, żeby trafić do ludzi w latach, kiedy już chrześcijaństwo zaczyna na Zachodzie powoli tracić swoje wpływy, jeśli tak można powiedzieć. Coraz więcej ludzi inny światopogląd zaczyna wybierać i on po prostu chciał pokazać, jak można trafić do ludzi, przekazać im te podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, o których już zapominają w sposób atrakcyjny, w sposób oryginalny, w sposób świeży, ciekawy. I proszę Państwa, w każdej z tych części można powiedzieć, że ona przedstawia całą historię zbawienia, główne wątki biblijne. Ja tu wypisałem z każdej części najważniejszy temat teologiczny, bo to właściwie jest taki traktacik teologiczny. Pierwsza część to centrum jest istota odkupienia, męki odkupieńczej Chrystusa, którego reprezentuje w powieści Lew Aslan. Druga jest znakomitą fenomenologią wiary. Tam jest taka sytuacja, że rodzeństwo, najmłodsze z rodzeństwa Łucja spotyka tego Aslana, a jej siostra i brat nie chcą w to uwierzyć. Po prostu to jest jej osobiste doświadczenie, mają ją za jakąś wariatkę, bo jest najmłodszą siostrą, prawda? Potem okazuje się, że jej doświadczenie jest rzetelne, jest prawdziwe i oni również wchodzą w to doświadczenie. Po trzecie, no piękna, taka typowo angielska, o żeglarzach trzecia część, która pokazuje życie jako pielgrzymowanie, jako przechodzenie przez różne etapy. No, taki wątek chrześcijański bardzo silny. W czwartej części mowa jest o nawróceniu i powołaniu, to jest właśnie to srebrne krzesło. Piąta, koń jego chłopiec, no to jest traktacik na temat opatrzności. Proszę Państwa, no właśnie świetnie pokazywane, że wszystkie wydarzenia w naszym życiu, które wydają się przypadkowe, niezrozumiałe, na końcu zostają wyjaśnione, że każdy z nich był zaplanowany, każdy z nich miał sens i zawsze czuwał nad tymi bohaterami, którzy wchodzili w straszne tarapaty, Aslan, czyli Bóg, i prowadził ich do celu. No, najciekawsze i teologicznie, i filozoficznie jest szósta część, czyli Siostrzeniec Czarodzieja.
dzisiaj bardzo modne, bo wątek magiczny tam jest bardzo obecny, ale to wszystko prowadzi do pięknego wyjaśnienia idei stworzenia, opis stworzenia i opis grzechu pierworodnego. Także to jest no, jedno z najciekawszych w literaturze sposobów pokazania tego wątku. Stworzenie jest porównywanie do gryn. Jakby ze śpiewu Aslana wyłania się świat. Także idea grzechu pierworodnego tam się pojawia, więc wyjaśnienie, skąd się wzięło zło. No i ostatnia część, czasy ostateczne, apokalipsa, ponowne przyjście, powtórne przyjście Chrystusa, tutaj Aslana i ten nowy świat, wejście do raju, do nieba. Oczywiście to jest wszystko pokazane aluzyjnie i można tego nie zauważyć, można po prostu ograniczyć się do bardzo wartkiej akcji pomysłowej, można bocznych różnych wątków, ale zasadniczo tu jest pewna myśl przedstawiona bardzo konsekwentnie i podana bardzo konsekwentnie. Natomiast nas interesują wpływy filozoficzne. Nas interesują i nas będą tu interesować wpływy filozoficzne. Proszę Państwa, tutaj chciałem zwrócić uwagę na sześć takich wpływów. Jeżeli Państwo, oczywiście Państwo mogą mnie tu jeszcze uzupełnić. Po pierwsze, nie wszystkie muszą być świadome, ale wyraźnie je tu widać obecne. Znaczy, no, jako oczywisty wpływ to jest hermeneutyka. To znaczy, jest to oczywiste, że tu wpływ na Tolkiena miała filozofia hermeneutyczna, czyli taka filozofia, która traktuje człowieka jako homo symbolicus, czyli jako istotę tworzącą i rozpoznającą symbole. Właśnie cała ten cykl powieści jest pełen symboli, pełen znaków i człowiek jest pokazywany jako ktoś rozszyfrowujący te znaki. I również no, te powieści mają być właśnie takim grą symboli do rozszyfrowania przez nas. Po drugie, można powiedzieć, że tu Tolkien, że Lewis czerpie z fenomenologii ideę wielości doświadczeń, że istnieje wiele różnych sposobów doświadczania rzeczywistości. Istnieje coś takiego jak doświadczenie religijne, które ma charakter rzetelny, obiektywny, że ono nie jest tylko jakimś subiektywnym wytworem człowieka i na to, na ten rodzaj doświadczenia zwraca uwagę. Pójdźmy jeszcze dalej. Egzystencjalizm. No na pewno idea homo viator, człowieka wędrującego, no to jest wyraźnie tutaj się pojawia, zwłaszcza no z takich egzystencjalistów chrześcijańskich jak Marcel. Natomiast jeśli chodzi, biorąc przedmiotowo, tutaj zaznaczyłem wyraźnie dwa takie stanowiska. Bo po pierwsze, bardzo wyraźny jest szeroko rozumiany platonizm u Lewisa widoczny, czyli platonizm, no, czyli idea, że istnieje dualność rzeczywistości, że są dwa światy, świat fizyczny i świat idealny, i że ta dualność ma jakieś odbicie na życie człowieka i na jego strukturę bytową. I ten, można powiedzieć, że platonizm jest bardzo widoczny, ta dualność jest bardzo widoczna w tej powieści. No ale on, wiadomo, chrześcijaństwo przez wiele wieków z platonizmem się wiązało, więc trudno mieć tutaj wątpliwości, że będzie to powieść właśnie typu platońskiego. No wiadomo, że to pociąga teizm, czy wiąże się z teizmem, no to wyraźna idea Boga się tam pojawia, chociaż nie zawsze jest to powiedziane wprost. Dopiero w przedostatniej części wyraźnie takie idee monoteistyczne tam są wprowadzone. No i ostatni wątek, który nieświadomie Lewis prowadził, ale który można by porównać tym, co powiedziałem, z realizmem modalnym filozofii współczesnej, która twierdzi, że istnieje coś takiego jak wieloświat. Do tego wrócimy na samym końcu. Proszę Państwa, teraz skupmy się na jednym tylko tym wątku platońskim i jak powiedziałem, będziemy mówić o srebrnym krześle. Żeby powiedzieć o srebrnym krześle i szukać w nich wątków platońskich, mam nadzieję, że zaraz wspólnie zaczniemy to robić, proszę Państwa, przypomnijmy sobie pewien podstawowy archetyp
filozoficzny, mitologiczny, który znajdujemy u Platona, słynną jaskinię Platona. Poszczególne tutaj kropki wypunktowują najważniejsze aspekty tej opowieści. Przypominamy sobie tę opowieść. Filozofowie znają, większość na pewno nawet uczniów zna, ale dla przypomnienia opowieść, że ludzie znajdują się w jaskini, patrzą na ściany tej jaskini, widzą na ścianie cienie rzeczy realnych, które znajdują się poza jaskinią. Nie mogą z niej wyjść, ponieważ są przywiązani do tych kamieni kajdanami. No i wyzwolenie człowieka poznawcze, moralne, życiowe polega na zerwaniu z tych kajdan, na odwróceniu się. Tutaj użyte jest słowo metanoia greckie, które przez Platona, które również chrześcijanie będą używać na określenie nawrócenia. I wychodzimy z tej jaskini do świata rzeczywistego. Przy tym dodajmy, że rola u Platona, w całej filozofii Platona, ogromną rolę odgrywa pojęcie anamnezy, czyli przypominania sobie, ponieważ nasze dusze kiedyś były w tym świecie doskonałym i dlatego w ogóle możemy tęsknić za tym doskonałym światem. Zresztą termin anamneza też będzie przejęty przez chrześcijaństwo. I teraz, proszę Państwa, tutaj cytat jeden z Państwa Platona, właśnie z tej opowieści o jaskini, bo już całej opowieści nie będziemy tutaj czytać, wystarczy, że pamiętamy główny jej sens i główny jej przebieg. Tutaj, proszę Państwa, na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, która będzie też bardzo wyraźnie u Luisa podana, że wyjście z tej jaskini nie jest łatwe. Wyobraźmy sobie, że komuś udaje się wyjść z tej jaskini i wydaje nam się, że on powinien się z tego cieszyć, ale okazuje się, że to wyjście z jaskini wiąże się z jakimś bólem, z jakąś trudnością, ponieważ ktoś, kto przyzwyczaił się do patrzenia na cienie, kiedy wychodzi i patrzy prosto w słońce, po prostu zostaje oślepiony. Nie może patrzeć na, bo te rzeczy wydają mi się, te prawdziwe, zbyt wielkie. Musi się po prostu do ich widzenia przyzwyczaić. I ten wątek jest tu bardzo ważny, bo proszę Państwa, on pokazuje nam, że sytuacja, czy istnieje inny świat i czy on jest lepszy, nie jest taka oczywista. Że nawet jeżeli by kogoś do tego przekonać, nawet jeżeli ktoś by znalazł się w sytuacji, kiedy by mógł dojść do tego lepszego świata, on jest tak różny, tak inny, a my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego świata, że nie jest łatwo się do tego przekonać. Wiąże się to z pewnymi trudnościami, zarówno intelektualnymi, jak i moralnymi. I teraz spróbujmy to odnaleźć u samego Luisa. Otóż, proszę Państwa, w Srebrnym Krześle pojawia się taki wątek, taki element fabuły. No nie całego nie będę streszczał, tylko skupimy się na tym, co dla nas to najważniejsze. Otóż królewicz Rilian został porwany przez czarownicę z Narni do podziemia. Zła czarownica, ten wątek zła, i złych istot nadziemskich, ponadludzkich, które wprowadzają zło w świat i wyzwolenia się z tego zła, to jest ważny wątek chrześcijański, ważny wątek Luisa. Ale teraz w jego fabule tutaj mamy taki typowy platonizm. Jest podział świata na podziemie i nadziemie. Nadziemie to jest właśnie owa Narnia. Podziemie to jest coś w rodzaju platońskiej jaskini, prawda? I królewicz zostaje porwany przez czarownicę do podziemia. I teraz dwoje dzieci dostaje zadanie znalezienia tego królewicza i jego wyzwolenia, czyli zabrania go z podziemia z powrotem do Narni, do nadziemia. No i jest w środku tego tomu jest taki znakomity opis tej sytuacji, kiedy wszyscy bohaterowie znajdują się w podziemiu. Jest tam czarownica, te dzieci, jeszcze pomaga im taki błotosmętek. Jest tam królewicz Rilian. I teraz oni
przekonują tego królewicza, bo on jest zaczarowany przez tą czarownicę, że on kiedyś był w Narnii, on jest księciem Narnii, on musi stąd uciec do prawdziwego, lepszego świata. Natomiast czarownica chce temu zapobiec. I rozpoczyna się taki intelektualny dialog, dramatyczny dialog, który nie tylko znakomicie wyraża idee platońskie, ale również, no, można powiedzieć, wyraża spór platonika z naturalistą. Spójrzmy uwagę na kilka cytatów z tego dialogu, proszę Państwa, kilka cytatów z tego dialogu. Otóż dzieci mówią do czarownicy i do królewicza: my przychodzimy z innego świata. Czyli oprócz tego świata, bo królewicz myśli, że to jest jedyny świat, to podziemie, jaki istnieje, że innego świata nie ma. I tak chce też czarownica, że to jest jedyny świat, nic więcej nie ma. Oni mówią: my przychodzimy z innego świata, że ponad tym światem jest coś więcej. To jest platonizm, dualizm. Właśnie platonizm polega na pokazaniu, że jest inna rzeczywistość niż nasza i ta inna jest lepsza. No i odpowiedź czarownicy, oczywiście ona ich zwodzi, mówi: nie, ten inny świat jest po prostu snem. Czyli odpowiedź naturalisty jest najczęściej taka, że ten lepszy świat wyście sobie wymyślili. To jest ułuda, to jest złudzenie jakieś, w jakichś celach, żeby ludziom się lepiej żyło, ale tak naprawdę nie ma żadnego innego świata. I wtedy jest odpowiedź dzieci, czy to, wydaje mi się, że nawet to mówi Botos Mentek, to jest właśnie anamneza. Myśmy byli w innym świecie. Ja nigdy go nie zapomnę. Nie zapomnę nadziemia. Ja widziałem tam słońce. Czyli można powiedzieć, że argument, platonicy szukają argumentu właśnie, no, Platon mówił, że my przypominamy sobie ten wcześniejszy świat i mamy całe różne rodzaje anamnezy, ale tu można by powiedzieć tak w uproszczeniu, że platonik czy antynaturalista chce powiedzieć, że w tym świecie mamy różne przebłyski tamtego świata. Że jakbyśmy się tak skupili, zwłaszcza na pięknie tego świata, na głębi naszego umysłu, który wydaje się nie z tego świata, to byśmy zobaczyli, że mamy świadectwa na to, że jest, istnieje właśnie ten lepszy świat i że myśmy w jakiś sposób kiedyś go doświadczali. Dlatego właśnie tu literacko jest powiedziałem: nie zapomnę nadziemia, widziałem słońce. I teraz jaka jest odpowiedź czarownicy? A cóż to takiego słońce, prawda? Spójrzcie, mówi czarownica, tu jest lampa. Lampa istnieje naprawdę, a słońce jest tylko marzeniem, dziecinną bajką. Czyli naturalista chce wyjaśnić nasze przekonanie o tym lepszym świecie. Konstruuje teorię, skąd ono się wzięło. Nie ma czegoś takiego jak słońce, oczywiście to jest metafora tego obiektu w lepszym świecie, tylko jest lampa. A lampa to po prostu wy widzicie lampę i żeście oglądając lampę sobie wytworzyli obraz słońca. Że lampa, że słońce to jest po prostu duża lampa. Ale czegoś takiego jak słońca nie ma. Jest tylko lampa, która tutaj w tym podziemiu się znajduje. Rozumieją Państwo to? Znaczy widzą Państwo tą opozycję, prawda? Ona jest, wydaje mi się, namacalna. To jest kapitalny fragment, to jest komentarz do Platona. To jest naprawdę znakomity komentarz do Platona i komentarz do sporów filozoficznych, jednych z najważniejszych. No. Spór naturalizmu z antynaturalizmem to jest jeden z najważniejszych sporów filozoficznych. Tu jest, by że tak powiem, zarysowany problem platoński. Czy fizyczny świat, w którym żyjemy, jest jedynym światem, a domniemany wyższy świat to złudzenie, czy jest na odwrót? Czy nasz świat jest odbiciem tego wyższego, lepszego świata? I odpowiedź Luisa, odpowiedź platoników wszechczasów jest tak, że nasz świat nie, że ten wyższy świat nie jest złudzeniem. On naprawdę istnieje, a nasz świat jest tylko jego odbiciem. Prawda? Oczywiście można mówić, że ten świat wyższy to jest świat tworów matematycznych, liczb, prawd ogólnych, uniwersaliów.
Można mówić, że to jest świat rzeczywistości boskiej czy anielskiej. Można mówić, że to jest świat doskonałości moralnej. Bez względu na to, jakbyśmy powiedzieli, ten dualizm zachodzi. Platonik opowiada się za stanowiskiem, że ten świat naprawdę istnieje, a nasz świat jest tylko jego odbiciem. Jeśli chodzi o religię, no to dostęp do tego świata mamy poprzez anamnezę. I to wyraźnie widać u Luisa, który pokazuje mity różnego rodzaju, pogańskie mity, jako anamnezę lepszego świata. One mają symboliczny sposób doprowadzić nas do kontaktu z tym lepszym światem. W chrześcijaństwie te mity zastępuje Biblia i ostatecznie liturgia. Liturgia chrześcijańska jest nazywana anamnezą. Jest nazywana anamnezą i ona jest takim miejscem ujawnienia tego wyższego świata. Ten świat jakby wdziera się na moment do naszego świata poprzez liturgię. Tak jest to w teologii chrześcijańskiej, zwłaszcza w teologiach wschodnich. I to, wydaje mi się, Luis znakomicie czuje w jednym z jego odcinków powieściowych. Pojawia się właśnie idea, że dzieci są na tą podróż po świecie zaopatrywane w jakieś specjalne znaki, które mają im przypominać o Aslanie. No i religia to właśnie zespół znaków, które przypominają o tym innym świecie, żeby nie zagubić się w tym, w którym my żyjemy. Proszę Państwa, a teraz chciałem zrekonstruować dwa argumenty. Argument naturalisty antyplatonika i po drugie argument platonika, czyli antynaturalisty. Czy istnieje wyższy świat, czy nie? I wydaje mi się, że literacko znakomicie to obrazuje Luis. Oto jest wypowiedź czarownicy, to jest jej argument. I proszę Państwa, kiedy ona już ten argument podaje, już wszyscy ulegają jej czarowi, bo ona podaje argument, a jednocześnie wypuszcza jakieś czary, prawda? Ona doprowadza ich do jakiegoś takiego narkotycznego snu, że oni już tracą nadzieję i nie chcą wyjść do lepszego świata. W pewnym momencie się coś takiego dzieje. I to jest to, co już sygnalizowałem. Słońce a lampa. On mówi tak, widzieliście lampy, no i wyobraziliście sobie jakąś większą, lepszą lampę i nazwaliście ją słońce. Widzieliście koty, a teraz chcecie, żeby istniał jakiś większy, lepszy kot, który będzie się nazywał lwem. Lew to jest ten właśnie bóg Aslan, prawda? To są piękne fantazje. Wszystko jest zaczerpnięte z mojego rzeczywistego świata, który jest jedynym istniejącym światem. Słuchaj, mamy pewien w tym zdaniu, w tym argumencie tkwi schemat całej argumentacji naturalistycznej. Naturalista nie neguje, że istnieją, ludzie mają wyobrażenia Boga, sfery nadprzyrodzonej. Oni mają zaraz świetną teorię, która pokazuje, skąd to się wzięło. A no to się wzięło stąd, że ludzie wyolbrzymiają pewne rzeczy, które znajdują się w tym świecie, prawda? Widzieli kota, a wymyślili sobie na podstawie kota lwa. No to jest tak jak u Feuerbacha, prawda? Pojęcie Boga jest po prostu pewnym przetworzeniem pojęcia człowieka, prawda? No my mamy obraz człowieka i odpowiednio go przetwarzamy i mamy obraz bóstwa. Światło, proszę Państwa, metafora światła jest bardzo wyraźna w religii, w filozofii, no ale co? No światło jest tylko pewnym dość skomplikowanym zjawiskiem fizycznym, jest pewną falą elektromagnetyczną, czy zespołem fal elektromagnetycznych. No i to nic więcej nie jest, to jest tylko pewien subtelny obiekt fizyczny, ale my z tego robimy ideę światłości boskiej, religijnej. Tu jest świetna rekonstrukcja literacka argumentu naturalisty. Prawda? Ale jaka jest odpowiedź platonika? W dziejach różne się odpowiedzi pojawiały. Prawda? Platonicy starali się pokazać, że nie da się pewnych zjawisk wyjaśnić czysto naturalistycznie. Ale jest ciekawą odpowiedź daje w tej powieści Luis. Ciekawą odpowiedź. On wypowiada ją Błoto Smętek, to był towarzysz tych dzieci, taka postać właśnie, no, sama nazwa wskazuje, dosyć dziwna, niezbyt piękna, ale
okazuje się, że Botos Mentek wszystkich uratował przed czarem owej złej czarownicy. I Botos Mentek mówi w ten sposób. Załóżmy, że czarownica ma rację. Zgódźmy się, że czarownica ma rację. Przypuśćmy, że my naprawdę tylko wymyśliliśmy te wszystkie rzeczy lepsze. Słońce, Aslana, cały ten świat nadziemia, który sobie wyobrażamy. Przypuśćmy też, że istnieje tylko królestwo czarownicy, że ta wielka czarna dziura, tak brzydko, złośliwie określi, twoje królestwo jest prawdziwym światem. Ale to jest bardzo żałosny świat. Mówi, to jest bardzo żałosny świat, prawda? Niewielka strata jest marzyć o innym świecie, próbować wyjść z tego świata, bo ten świat jest bardzo ponurym światem. To znaczy, jeżeli on swoją wiarę w ten inny świat nie opiera na argumentach, że ma jakiś dowód na istnienie lepszego świata, tylko on opiera na zauważeniu niewystarczalności tego świata, że ten świat, w którym żyjemy, świat fizyczny, czy świat biologiczny dla nas ludzi, nie spełnia naszych aspiracji. To nie jest świat, do którego byśmy chcieli mieć. To nie jest myślenie życzeniowe, tylko on za jedyną rzecz powiedzie, że być może to jest tylko ten świat, ale jeżeli my nie będziemy marzyć o innym świecie, nie będziemy szukać innego świata, to tak naprawdę nic nam to nie da, bo wyjście z tego, bo jeżeli będziemy szukać, okaże się, że tego lepszego świata nie ma, to nic nie stracimy, ponieważ ten świat jest tak marny, tak słaby, tak nieciekawy, że poszukiwanie lepszego świata, nawet nieskuteczne, nic złego nam nie zrobi. Można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju słynnego zakładu Pascala. Można powiedzieć, że to jest zakład Błotos Mentka, prawda? Czy Pascal już przez Błotos Mentka był poprzedzony? Na pewno państwo z liceów o Pascalu, bo to jest taki filozof, który się zawsze wspomina i zakład Pascala jest dobrze znany. I łatwo tu w wersji Botos Mentka go poznać. Oczywiście tu będzie Bóg, wyraźnie powiedziane słowo Bóg u Pascala, prawda? Ale można by ten tu zakład Botos Mentka tak zrekonstruować. Jest, istnieje lepszy świat, to zyskamy go żyjąc jego poszukiwaniem. Znaczy, jeżeli zaczniemy go poszukiwać, no to jak ktoś to poszukuje, to ma szansę go znaleźć. I jeżeli go znajdziemy, no to zyskamy. To będzie dla nas wielki zysk. Ale jeśli nie istnieje lepszy świat, to poświęcając życie na jego poszukiwanie, stracimy niewiele. No wyobraźmy sobie, że nie ma, no ale stracimy wtedy niewiele, bo ten świat jest zbyt ponury i żałosny. To znaczy niewiele szczęścia zyskamy, gdybyśmy zamiast szukać lepszego świata, po prostu pogrążyli się w doczesnych rozkoszach tego świata, które są tak naprawdę bardzo nikłe, bardzo słabe i nie zaspokajają naszej ambicji. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, że ten argument zmienia akcję. To znaczy w momencie, kiedy Botos Mentek wypowiada ten argument, oczywiście to jest połączone z poparzeniem sobie nogi i on poparzy innych, żeby z tego narkotycznego transu się wyzwolili, ale w momencie, kiedy on to mówi, akcja się odwraca, czarownica zostaje zabita, oni uciekają z podziemia, idą do nadziemia, do Narni i spotykają Aslana. Czyli ten argument może mieć ogromne znaczenie dla samego autora, skoro wokół niego on jest w środku książki, on jest w centrum książki, on odwraca akcję i zwraca nas właśnie ku wierze w ten lepszy świat. Także to jest, proszę Państwa, coś bardzo, bardzo tutaj ciekawego. I wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę. To może zaraz jeszcze, bo mamy kilka minut, ja jeszcze zapowiem odrębny problem, ale już nie zdążymy, bo już niedużo czasu nam zostało, ale jeszcze, no, mam nadzieję, że jeszcze jakieś państwo
bo miały to być warsztaty. Na początku zaczęliśmy robić warsztaty, bo było kilka osób, prawda? Ale przy większej liczbie to trudno o warsztaty. Chociaż mamy rusztowania różnego rodzaju, prawda? Podsumowując, u Luisa jest bardzo silny wątek platoński i przynajmniej w tym srebrnym krześle wyraźnie zostaje zarysowany istota sporu między naturalizmem a platonizmem. Ona zostaje wyraźnie zarysowana. Po drugie, wyraźnie zostaje pokazane napięcie w człowieku, poznawcze i moralne. To, że człowiek żyje na pograniczu dwóch światów, właśnie świata biologicznego, naturalnego i świata tego wyższego. Ale z drugiej strony, i to jest wartościowe Luisa, to nie jest tania apologetyka, to nie jest o takie opowiedzenie, macie wierzyć w ten lepszy świat, macie wierzyć w Boga, to jest, ta ziemia jest nic nie warta. To nie jest tania apologetyka, bo on świetnie pokazuje naszą niepewność tego wyższego świata, że my myśląc o nim, jak to jeden z profesorów filozofii, agnostyk powiedzie, żyjemy w warunkach niepewności. To jest wybór w warunkach niepewności. My nie mamy twardych dowodów, prawda? Ale z drugiej strony jest siła przyciągania tego wyższego świata. Jest jakaś siła przyciągania. Stąd właśnie to napięcie w człowieku. Z jednej strony jesteśmy osadzeni w wymiarze fizycznym, ale ciągnie nas wyżej, chociaż to wyżej nie jest dla nas oczywiste. No i pomoc, to wyraźnie u Luisa, pomoc w dotarciu do tego wyższego świata, nie zagubieniu się w życiu, to jest właśnie wiara. Wiara jest postacią platońskiej anamnezy. Ona jest sposobem przypominania nam o jakiejś wyższej rzeczywistości. Ona jest taką busolą w życiu. Stąd życie jest coś w rodzaju takiej wędrówki. Ten motyw wędrówki jest bardzo częsty. Jest takim dramatem wymagającym heroizmu, ale wiara jest taką tutaj busolą. Tak ja bym tą wymowę tej powieści filozoficzną, ale także no, światopoglądową przedstawił. I zanim, może jeszcze krótko o to może państwo bym dopuścił do głosu, no bo mamy parę minut jeszcze, więc byłoby to nudne, gdybym ja tylko mówił, a nie skonfrontował tego z państwa. Czy państwo mają podobne odczucia, czy nie? Może od tego zacznijmy. Bo może państwo mają inne, może ja inaczej całkiem, bo to wiadomo, że ja jestem, jak to się mówi, zawodowe zboczenie, co? Skrzywienie, przepraszam. Wiedziałem, że to nie jest dobre słowo, ale dziękuję. Skrzywienie zawodowe właśnie. No. Skrzywienie zawodowe, więc ja czytam już z jakimś kluczem, prawda? Ale czy państwo mają podobne odczucie? To proszę. Zwłaszcza mnie najbardziej głosy państwa z liceum, bo już poznaliśmy się, ze Świdnika tutaj ciekawią. Dobrze. Bo pani tak podsłuchałem rozmowę, mówiła, że pani przeczytała wszystko, tak? Nie, ale mówię nie wszystko na świecie, tylko wszystkie tomy Narni. Nie, właśnie przeczytałam pierwsze trzy, do reszty nie zebrałam czasu, ale powiem, że miałam podobne odczucia tuż przed slajdem o Błażeju Pascalu. Właśnie powiedziałam tutaj koleżankom, że mam podobne odczucie, że właśnie też kojarzę to z zakładem o istnienie Boga. Aha, no to cieszę się. To mam nadzieję, że po tym naszym spotkaniu pani przeczyta następne części, bo naprawdę te pierwsze są, zwłaszcza pierwsze, ona jest najbardziej popularna też dzięki filmowi, prawda? Ale filozoficznie im dalej idziemy, tym jest głębiej. Tam jest więcej subtelności, im dalej idziemy. Naprawdę, te dalsze są lepsze filozoficznie. Pierwsze jest znakomite, to jest bardzo prosta alegoria, cały taki wykład chrześcijański. No tak, w tym sensie, że na pewno to nie jest, to jest zbyt proste wszystko, to nie jest Tolkien, prawda, gdzie wszystko nie jest dopowiedziane,
gdzie jest więcej wieloznaczności i tak dalej, oddech epicki cały i tak dalej. On jest troszeczkę taki uproszczony w wielu, wielu kwestiach, ale dlatego, że jest filozofem, prawda? On się, ale robi to bardzo inteligentnie, prawda? Też, proszę Państwa, dzięki temu dzieci to mogą czytać, bo przebrnąć przez, powiedzmy, przez, no, przez Władcę Pierścieni, prawda? Już Władcę Pierścieni już jest trudniej, no, prawda? Dla dziecka ma zdania ogromne, zapamiętać tych wszystkich bohaterów. Oczywiście film jest robi wrażenie, ale to jest coś takiego, co jest plastyczniejsze, prawda? Także to jeśli chodzi o to. Ale cieszę się, że mamy podobne odczucia. I widzę, że pani, czyli państwo dobrze znają Pascala. Już kończymy, już ostatnie. Dobrze, czy jeszcze? Tak, proszę, tak. Tylko jeszcze pani i już... Dawno czytałem Narnię całą. Tak. I miałem przeczucia tych wszystkich rzeczy. Może nie dosłownie, tylko trochę prawie zadostałem do wniosku, że Aslan to jest Chrystus. I chociaż to nie dosłownie, tylko miałem przeczucie, nie umiałem go nazwać. A teraz się wydaje takie oczywiste. I myślę, że chciał po prostu upopularyzować przez to, że to jest taką powieść dla dzieci, dla młodzieży, te poglądy. Bo jak się widzi, to coś, co jakoś się przypadkiem można wprowadzić bez tego filozofii. No tak. No to cieszę się, że pan to uchwycił. Przy czym pamiętaj, wielkość polega na tym, że to nie jest jeden wymiar, prawda? Że te teksty mają wiele wymiarów. One mają wymiar zwykłej akcji dziecięcej, one mają wymiar religijny, ale także, no to co mówiłem, gra wątków mitologicznych. On był znawcą tego, miał sobie to odpowiednio bawić się tym, co na pewno mu zjednało czytelników. I jeszcze tam naprawdę jest głęboka filozofia. On studiował filozofię, studiował filologię klasyczną. On musiał znać Platona dobrze. Zresztą, proszę Państwa, my nie musimy znać Platona, bo on żyje wśród nas, w tym sensie w naszej kultury. W kulturze platonizm jest zawsze obecny, prawda? To jest, potwierdza tezę Whiteheada, że to jest kolejny przypis do Platona. To jest kolejny przypis do Platona i to taki barwny. Nie nudny, bo to większość to są nudne przepisy. Pani, proszę. Chciałam zapytać, jak pan uważa, dlaczego Lewis podobno zaprzeczał, że te książki mają coś wspólnego z chrześcijaństwem? A nie, znaczy to, co wiem, to Tolkien. Na przykład Tolkien mówił, że żeby nie czytać go alegorycznie, że to nie jest taka wymyślona przez niego prosta alegoria, prawda? Chociaż jak na przykład czyta się niektóre jego eseje czy wstępy, no to wyraźnie widać pewne intencje tam. Natomiast nie znam wypowiedzi, żeby powiedzieć, że on to zaprzeczał, a trudno, żeby zaprzeczał, skoro jego eseje mają charakter wyraźnie apologetyczny. Na przykład chrześcijaństwo po prostu jest jeden, jak ktoś chce się zastanowić nad światopoglądem swoim, to moim zdaniem polecałbym mu tą książkę. To jest najlepsza książka. Oczywiście, co chce wziąć pod uwagę chrześcijaństwo, nie, prawda? Jak się zastanawia, czy to wybrać. To jest najlepsza książka, która to świetnie pokazuje. I to, co jest chrześcijaństwo po prostu w wersji eseistycznej, to samo jest tutaj w wersji literackiej. Także wydaje mi się, że no mógł może gdzieś tak powiedzieć, żeby nie spłaszczać jego, że to jest tylko taka alegoria, że tam jest więcej spraw, ale jest jeden z tych warstw wyraźnie tutaj. Tak. Czy jeszcze ktoś? No dziękuję za... Czy może ktoś ma jakieś inne propozycje interpretacyjne? Czy skojarzenia jakieś jeszcze dodatkowe, może z innych tomów, czy coś, czy... Tak, już skończymy. To jeżeli nie, to tylko na końcu, proszę Państwa, to, co nie powiedziałem jeszcze i co nie będzie dzisiaj, ale zachęcałbym do Siostrzeńca Czarodzieja, żeby to przeczytać. Tam mamy znakomitą w ogóle teologię stworzenia, ale również tam pojawia się idea wielu światów. Idea znana od starożytności, ale która dopiero w XX wieku w kosmologii i metafizyce zagościła w sposób taki trwały, wyraźny.
I proszę Państwa, to jest świetna ilustracja problematyki możliwych światów. Wszystkie problemy tam są literacko pokazane, te trudności intelektualne tej teorii. Stąd, no, tak jak powiedziałam, od Lewisa do Lewisa, bo C.S. Lewis o tym pisze, a współczesny filozof, niedawno zmarły amerykański David Lewis, opracował całą koncepcję modelnych światów zwany realizmem modalnym, który uważa, że te inne światy są tak samo realne jak nasze. I tak samo jest od Lewisa w tej powieści. Nawet jest przestrzeń przejścia z jednego świata do innego, chociaż ten drugi Lewis twierdzi, że tamte światy nam są niedostępne, prawda? Ale tutaj jest bardzo ładne, jak przejść trzeba. Odpowiednio coś tam wypić, coś łyknąć, znaczy nie w sensie, nie w tym sensie, prawda? To oczywiście odpowiedź magiczne, ale jest przestrzeń między światami, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Ale kto byłby zainteresowany, to pisałem o tym w charakterach, tu jest podane, gdzie, w którym numerze im polecam lekturę. I zapraszam do dyskusji, jeżeli już no, nie możemy teraz, no to czy ktoś, czy prywatnie tutaj, czy do dyskusji mailowej także i innej. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu.